Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Pytamy dzisiaj o to, czy Mateusz Kijowski chce cenzurować media. Ale nazwisko Mateusza Kijowskiego jest niejako symbolem tego wszystkiego, co się ostatnio dzieje. My, którzy pamiętamy, jak, jeżeli dobrze pamiętamy, w 91 roku została zniesiona instytucja cenzury i przerażający budynek na Mysiej, który był postrachem wszystkich działających, nie tylko dziennikarzy, ale także artystów i tych wszystkich, którzy swój przekaz kierowali do społeczeństwa, stał się tylko zwykłym budynkiem, a nie miejscem, gdzie cięto, cenzurowano, wycinano, zabraniano publikacji. No i teraz nagle okazuje się, że różnego rodzaju próby ocenzurowania, a także utrudnienia działalności dziennikarzy mają miejsce i o tym w pierwszej części naszego programu porozmawiamy. Naszym gościem jest pani Ewa Zajączkowska w sensie.pl. Pani redaktor, dzień dobry. I jesteśmy połączeni Skype'em z panią, jeszcze nie, ale za chwilę będziemy połączeni z panią Jolantą Hajdasz, Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Zanim się połączymy z panią Joanną, to Jolantą, to poproszę materiał. Nasz reporter Maciej Zemła 31 lipca wybrał się przed Senat, żeby zrelacjonować dla państwa to, co się dzieje w czasie protestu osób niepełnosprawnych. I proszę zobaczyć, jak został potraktowany. Godne życie dla niepełnosprawnych. To kolejny protest osób niepełnosprawnych przed polskim parlamentem. Pikietujący domagali się większej pomocy ze strony państwa. 500 zł, bez względu jak je nazwiemy, czy dodatkiem rehabilitacyjnym, czy innym dodatkiem, powinno być dołożone do renty socjalnej, czyli tego 935 zł i co roku waloryzowane. Nie zabrakło także znacznie bardziej radykalnych haseł. Po cichu uprawiana jest eutanazja w białych rękawiczkach rządu PiS-u. Na czele pikiety stanęły osoby, które przez 40 dni prowadziły protest w Sejmie, jak Iwona Hartwig. Protest wsparli także aktywiści związani z KODem i Obywatelami RP. Na pikiecie pojawił się także dawno niewidziany Mateusz Kijowski. Obecność naszej kamery była tolerowana, dopóki rejestrowaliśmy same przemówienia. Wszelkie próby rozmowy indywidualnej były nam sukcesywnie utrudniane. Mimo to udało nam się zamienić kilka słów z byłym liderem KODu Mateuszem Kijowskim. Panie Mateuszu, kim pan dzisiaj tutaj jest? Osoba prywatna? Mogę tak powiedzieć? Kim pan jest? Dziennikarzem. Nie, Polce pan jest dziennikarzem. Na kogo mnie pan uważa? Pan jest funkcjonariuszem partii rządzącej. Panie Mateuszu, ja jednak zapytam, dlaczego pan dzisiaj tutaj przyszedł? Przepraszam, jeżeli pan zadaje takie pytania, to czy pan również nie ma grama przyzwoitości? To jest tak oczywista sprawa. Ale jest szansa wywalczyć? To jest szansa wywalczyć, ale zawsze trzeba stać po stronie uczciwości. Słyszał pan powiedzenie, że warto być przyzwoitym? Słyszał, młody człowieku, pan? Niestety, po tej wymianie zdań organizator postanowił usunąć nas z demonstracji. Ta odległość jest w porządku, tylko żeby państwo nie wchodzili tutaj na trawkę, powiedzmy, w tłum ludzi i nie zadawali pytań uczestnikom. Tego organizator od nas żąda. Opozycja uliczna, która tyle mówi o obronie demokracji, sama jest często z demokracją na bakier. Wolność słowa to przecież kwintesencja praw obywatelskich i wolności. Dla Polsce.pl Maciej Zemła. Poprosiłam rzecznika, komendanta głównego policji, pana inspektora Mariusza Ciarkę, o komentarz do tego filmu, do tego zachowania policji, i przesłał mi taki komentarz, z którego wynika, że zgodnie z artykułem 19 ustawy, ustęp 5 ustawy o zgromadzeniach, przewodniczący zgromadzenia ma prawo zażądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W przypadku niepodporządkowania się żądaniu przewodniczący zwraca się o pomoc do policji lub straży miejskiej. Organizator zwrócił się o pomoc do policji. Policja poprosiła naszego reportera, żeby sobie odszedł. Pani Ewo, to jest przepis, który jest chyba interpretowany niezgodnie z wolą ustawodawcy. No w jaki sposób dziennikarz naruszył przepisy ustawy o zgromadzeniach tym, że chciał zasięgnąć informacji, do czego ma pełne prawo, będąc po pierwsze dziennikarzem, co gwarantuje mu ustawa, prawo prasowe, i co gwarantuje mu chociażby artykuł 54 Konstytucji, którą pan Mateusz Kijowski powinien mieć co najmniej w małym paluszku, a najwidoczniej jej nie ma, bo artykuł 54 Konstytucji mówi jasno, że cenzurowanie chociażby mediów jest nielegalne. Mówię tutaj w uproszczeniu, nie cytuję w pełni tego artykułu, więc skoro już tak bardzo
bardzo powołujemy się na konstytucję, no to musimy ją respektować we wszelkich jej zapisach, również w poszanowaniu chociażby dla dziennikarzy i pracy mediów. No właśnie, bo ten artykuł konstytucji, o którym pani wspomina, wyraźnie mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu i zgodnie z artykułem 54 ustęp 2 cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy jest zakazane, czyli koncesjonowanie dostępu dziennikarzy do... Ale co taka biedna policja ma zrobić, kiedy zwraca się organizator i mówi, ten pan, o właśnie pan redaktor Zemła, zakłóca nam tutaj przebieg tej demonstracji, bo my nie chcemy, żeby on zadawał pytania naszym uczestnikom, my chcemy tutaj w spokoju artykułować nasze żądania i niepotrzebni nam są dziennikarze. Znaczy, no właśnie policja zostaje postawiona w niezręcznej sytuacji, no bo niestety widać, że funkcjonariusze policji też nie znają obowiązującego prawa, chociażby zapisów tych zapisów konstytucji, które pani redaktor zacytowała, więc no wypadałoby, żeby policja znała tutaj konkretne prawo, albo dziennikarz przynajmniej przytoczył właśnie konkretne zapisy, na które, dzięki którym ma prawo przebywać na terenie manifestacji i po prostu wykonywać swoją pracę. No właśnie, bo proszę państwa, my mamy wszyscy jako dziennikarze taką legitymację prasową i na tej, na drugiej stronie tej legitymacji jest napisane: wszelkie instytucje i osoby prywatne proszone są o udzielenie pomocy okazicielowi niniejszej legitymacji w wypełnianiu obowiązków zawodowych. Czyli no, tutaj policja nam powinna pomóc w wypełnianiu tych obowiązków zawodowych. Jak najbardziej powinna pomóc, tym bardziej, że dziennikarz portalu w Polsce.pl absolutnie nie naruszał żadnych przepisów ustawy o zgromadzeniach, po prostu wykonywał swoją pracę i musimy to powiedzieć sobie jasno. No, pan Mateusz Kijowski, jak widać, ze znajomością konstytucji również jest na bakier, nie tylko z zasadami demokracji. No i tutaj cenzura wiecznie żywa, tak, no bo jak można dopuścić dziennikarza do zadawania trudnych pytań? I to nie jest jakby domena tylko środowiska obywateli RP czy środowiska skoncentrowanego wokół Mateusza Kijowskiego, bo to samo mamy w wypadku środowisk LGBT, to samo mamy w wypadku środowisk ekoaktywistycznych. Ci ludzie po prostu nie rozmawiają z ludźmi, którzy mogą zadać im trudne pytania. No właśnie, bo kiedy rozmawiałam z panem inspektorem Ciarką, telefonicznie powiedział mi, że to nie jest pierwsza tego rodzaju interwencja, że już zwracano się do policji przy okazji innych zgromadzeń publicznych o usunięcie dziennikarzy, na przykład TVP Info, nie życzyli sobie organizatorzy ich obecności. No ale dobrze, czy ten przepis ustawy o zgromadzeniach, który mówi, że organizator ma prawo zażądać opuszczenia, bo wie pani, no policja nie wie, a może ten redaktor się źle zachowywał, może nie wiem, popchnął niepełnosprawnego, rzucił go z wózka, może organizator ma prawo, żeby go prosić, on nie może weryfikować tego, więc może tutaj ten artykuł powinien być jakoś no sprecyzowany, może w wyłączeniu przedstawicieli radia, telewizji, mediów, prasy. Znaczy przede wszystkim, jeżeli Mateusz Kijowski zażądał opuszczenia, czy no, organizator. Tak, Mateusz Kijowski tutaj jest jakby symbolem tego wszystkiego, bo walczył o wolne media w demonstracjach KOD-u. Więc jeżeli organizator zażyczył sobie, by dziennikarz w Polsce.pl opuścił teren manifestacji, no to powinien udowodnić, chociażby właśnie powołując się na ten konkretny zapis ustawy, dlaczego tego żąda, jako jeżeli zapis ustawy daje możliwość wyproszenia z manifestacji osób zakłócających jej przebieg, no to wypadałoby udowodnić, w jaki sposób dziennikarz zakłócił przebieg właśnie tej manifestacji. Ja mówię, on wykonywał tylko i wyłącznie swoją pracę. Widać też na nagraniu, że nie był zbyt nachalny, a wiemy, że są dziennikarze, którzy potrafią no jednak być bardziej naprzykrzający się manifestantom chociażby. Także tutaj absolutnie nie widzę złamania tego zapisu ustawy. Być może faktycznie powinien zostać on znowelizowany, aczkolwiek no z drugiej strony wiemy też, że są manifestacje, gdzie faktycznie no dochodzi do wielu naruszeń i wielu prowokacji. Wówczas, zresztą jesteśmy teraz w takim czasie, że tych prowokacji na manifestacjach jest masa, więc no też trzeba się temu rozsądnie przyjrzeć. Natomiast mówię, jeżeli policja wykonuje działania w oparciu o ustawę i jakby dokonuje tego, czego żąda organizator manifestacji, no to powinna mieć konkretne dowody, że faktycznie ta osoba powinna zostać wyproszona, a nie na zasadzie ja się powołuję na zapis ustawy i proszę to zrobić. No tak, mieliśmy wczoraj przykład tego, jak usiłowano blokować legalny marsz powstańczy w rocznicę, 75. rocznicę Powstania Warszawskiego, kiedy policja usuwała demonstrantów, no ale tutaj policjanci na własne oczy mogli zobaczyć, że ten przepis ustawy jest łamany, wolności zgromadzeń, o wolności zgromadzenia.
tutaj nie było żadnych wątpliwości co do tego. Natomiast jest to nieprecyzyjny przepis i rzeczywiście no, można byłoby się zastanowić, czy on nie wymaga no, doprecyzowania, nie wiem, zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o interpretację, czy on jest zgodny z tym artykułem Konstytucji, która zapewnia wolność prasy i innych środków masowego przekazu. No, Konstytucja jest nad ustawami, więc dziennikarz tutaj absolutnie powinien się powołać na zapis Konstytucji i w zasadzie nikt nie miał prawa go wyprosić z tej manifestacji. Ale tak jak mówimy chociażby o wczorajszym właśnie, o wczorajszej kontrmanifestacji obywateli RP podczas legalnego zgromadzenia związanego z uczczeniem rocznicy Powstania Warszawskiego, no to widzimy właśnie, co się działo. Policja wynosiła kontrmanifestantów, ale wcześniej, zanim doszło do wynoszenia, pokojowego wynoszenia, że tak powiem, no to policja starała się wyprosić kontrmanifestantów manifestacji, tak, wezwać po prostu do tego, żeby no jednak było legalne zgromadzenie i tutaj kontrmanifestacja była w tym wypadku jakby nielegalna, więc proszono o opuszczenie manifestacji, chociażby właśnie w oparciu o ten zapis. Ponieważ nie dość, że obserwujemy w ostatnich czasach blokowanie różnych kont w mediach społecznościowych, które się nie podobają administratorom, czy to Facebooka, czy Twittera, liczne donosy wysyłane do administratorów sprawiają, że automatycznie się blokuje, a potem się sprawdza, czy to jest zgodne z regulaminem mediów społecznościowych, czy nie. Ale ostatnio doszło do dość niepokojących przykładów związanych z kanałem YouTube. Państwo jako portal w sensie.pl doświadczyli tego. Dwa programy zostały zablokowane i cały kanał został zablokowany aż do 20 któregoś października, czyli państwo właściwie są pozbawieni przez kilka miesięcy możliwości kontaktu ze swoimi odbiorcami. Dlaczego zostały te kanały zablokowane? Komentatorzy upatrują się chociażby próby wpływania na wyniki wyborów, no bo jednak nasz kanał, konserwatywny kanał, poruszaliśmy tam wiele tematów związanych chociażby z wiarą, bo musimy zwrócić uwagę na to, że zostały zablokowane dwa programy. Programy redaktora Pawła Lisickiego z Tygodnika do Rzeczy i redaktora Marka Miśki, naczelnego portalu w sensie.pl. To jest program Wierze, który traktuje właśnie o wierze. Dwa programy zostały zdjęte, ale generalnie cały kanał został. Tak, kanał został zablokowany cały do 28 października. No i jako wytłumaczenie zablokowania kanału dostaliśmy taką informację, że niekiedy nawet niewielka fraza potrafi doprowadzić do szerzenia mowy nienawiści. Pani redaktor, o ile po prawej stronie możemy faktycznie dopatrzyć się redaktorów czy publicystów o kontrowersyjnych poglądach, no o tyle redaktora Pawła Lisickiego z Tygodnika do Rzeczy, czy redaktora Marka Miśki w sensie.pl, no nie podejrzewałabym o szerzenie mowy nienawiści, a taki został podany powód właśnie zablokowania. A cóż takiego nienawistnego redaktor Lisicki mówił no u państwa? No właśnie, i tu dochodzimy do kolejnej sprawy, bo YouTube zarzeka się w swoim regulaminie, że nie będzie banował między innymi za treści edukacyjne, czy za treści oparte na faktach. Redaktor Lisicki podał po pierwsze treść edukacyjną, bo ten program ogólnie można traktować jako edukacyjny w kontekście podejścia do kościoła do wielu aspektów życia, między innymi do ideologii LGBT, bo to był pierwszy punkt zapalny, jeśli chodzi o ten konflikt. Natomiast redaktor Lisicki, oparłszy się na faktach, przedstawił podejście Kościoła katolickiego, konkretnie Pisma Świętego, do homoseksualizmu, mówiąc, że Kościół katolicki, że Pismo Święte potępia czyny homoseksualne. No i to był właśnie ten punkt zapalny, przez który YouTube stwierdził, że redaktor Lisicki szerzy mowę nienawiści. No i to jest jakby powód do tego, żeby zablokować nam cały kanał do 28 października. No mówimy, to łączymy troszeczkę z wyborami w kraju, bo tak się dziwnie składa, że no my też publikujemy różne treści, zapraszamy osoby istotne w państwie, pełniące istotne funkcje, żeby wypowiadały się u nas w programach, no i nagle do czasu wyborów mamy zablokowany kanał. A jest jakaś metoda odwoławcza do tego? Jakiś sposób? Jesteśmy w trakcie przygotowywania pisma przedprocesowego. Tutaj Ordo Iuris oferuje nam swoją współpracę w tej sprawie. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. No właśnie ciężko jest się odwołać do czegoś, jeżeli my nie mamy konkretnego powodu, bo pisaliśmy pismo odwoławcze właśnie, żeby przynajmniej podali nam powód. No to jak możemy się odwołać do argumentu, że niekiedy jedna fraza może... Mogą państwo napisać, że bez powodu zostało zawieszone, prawda? Może szerzyć mowę nienawiści. Ale trudno się dziwić. YouTube, trzeba przypomnieć państwu, był przecież jednym z patronów wspierających Paradę Równości w Warszawie pod
szczytnym patronatem prezydenta Trzaskowskiego, jak wiele innych korporacji. Pani redaktor, mamy jeszcze jedną, ja powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo YouTube w czerwcu 2019 roku zaostrzył swoją politykę dotyczącą szerzenia mowy nienawiści, sugerując, że będzie walczył jeszcze bardziej z szerzeniem mowy nienawiści, ale również z wolnością słowa. YouTube walczy o to, by w internecie panowała szeroko pojęta wolność słowa. No to widzimy właśnie, jak w kontekście tej walki mamy blokowanie naszego kanału. Dziękuję bardzo. Pani redaktor Ewa Zajączkowska z portalu wsensie.pl, zamkniętego na razie do 28 października, była naszym gościem. Rozmawialiśmy również o tych problemach, jakie ma redakcja telewizji w polityce.pl. W Polsce, przepraszam, w Polsce.pl nasza redakcja ma problemy też. Maciej Zemła państwu pokazał, jak jesteśmy traktowani czasami. No ale miejmy nadzieję, że sobie poradzimy z tymi próbami ograniczenia wolności słowa i wolności mediów w Polsce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. My spotkamy się za kilka minut.